Strike misję, no. Masz Dominik Taga? No to możesz coś tam wkleić wtedy. Dobra, no to zrobimy IBS 5. Co tam będzie potrzebny? Alak Heal. Zrobimy Alak / Quickness Heal. I do tego będzie jeszcze potrzebny. Jak ze mną, bo ja daję Quicknessa, to ze mną będzie Alak Heal. Jeszcze Alacrity zwykły będzie potrzebny. Alacrity. Dobra. DPS. Zrobimy tak. Strike misja. Czyli idziemy tutaj. Eye of the North. Możecie wbijać do składu. Jest na LFG na strajkach. Kto chce iść na strajki, skoczymy sobie na 5 szybkich. Też mega fajnie się opłaca to robić. Pod kątem tego, że dostaję szardy i te szardy będę mógł... wymienić na ascendowe itemy, ale... Vendor chyba musi sobie pogadać chwilę. Dobra, weź wyłącz już tą grupę, niech tam się posortują, bo już taga zrobiłeś, a... Wiesz, żeby nagle wszyscy na depsie nie weszli. Ewentualnie daj mi LT, lieutenanta mi daj. To coś tam posortuje. No chyba, że chcesz samemu to ogarnieć, no to wtedy ogarnij. No bo zaraz ci się grupa cała zapełni i będziesz musiał wywalać ludzi, nie? No dobra, wyłączyłeś, okej. No ja idę na Quicknessa, to tam możesz sobie wtedy to poogarniać. O, i tutaj można kupić. No tylko, że muszę mieć właśnie... the currency. I tutaj też bardzo fajna sprawa, bo najdroższe są kołty. Kołt jest za 400, legi są za 250 i hełm jest za 175. 275 i 175. Więc jak będę wybierał sobie z Wizards Volta najprawdopodobniej armor, to będę to robił właśnie w kolejności od najdroższego, żeby jak najmniej szardów wydać. No bo buty, glowy i shouldery są po 150. Więc armor jak będę brał, no to pewnie kołt, legi i później hełm. No to co tam, Dominik, ogarniasz czy... O, dobra, mam LT. A mogę składy wystawiać? Ja składu nadal nie mogę wystawiać. To trochę lipa. Dobra. Who plays what? Aha, bo ja nie mam squad message odpalonego, dobra. Dobra, ty Dominik jesteś na healu, tak? Na Alak healu. No to ty możesz być w sumie ze mną. Okej. DPS Alad. Gdzie jest Alad? To jest tak... Courage. Tu mamy dev. No ja znowu nie mogę przesuwać. No ty musisz mi LT dać, albo... No nie wiem, albo to układaj. No bo ja nie mogę ludzi przesuwać. Lieutenanta musisz mi dać. Prawym na mnie kliknij i lieutenant coś tam musisz wcisnąć. No bo tak to ja nic nie porobię. Nie poustawiam tego składu. O. Dobra. Czyli tutaj jest DPS, to wrzucamy sobie go na dwójkę. Ja wejdę na... Jestem na jedynce, dobra. Juggernaut. Juggernaut czym idzie? Tillover, depsik, dobra. Tillover na depsa. Na dwójkę na razie depsów wezmę, powrzucam. Jeszcze jednego depsa na dwójkę potrzebujemy.
Okej, okay. No i tutaj już mamy ogarnięte. Quickness DPS, dobra. Tutaj mamy Depsa, to idzie na trójkę. Hao. DPS. No i jeszcze jest Shino, a Shino też raczej idzie na Depsa. Jaskier. To tak zrobimy. No i trzeba będzie poszukać teraz jeszcze jednej osoby. Ale Kila poszukaj i mamy dycha. I możemy wchodzić. Ale Kriti Hila poszukaj. Shiver Pass. Dobra. Grupy posortowane, tutaj głównie chodzi o to, żeby podzielić się na dwie grupy po 5 osób, bo buny się rozkładają na 5 osób. I będą taki właśnie miały priorytet jak subgrupy, czyli w jednej drużynie, w jednej subgrupie chcemy mieć jednego healera i dwóch supportów, którzy będą dawali quickness, alacrity, no i ogólnie buny, no a resztę to są DPS-i. I zazwyczaj jest tak, że jest albo alacrity, albo quickness heal i do tego się dobiera ofensywnego, tego co brakuje, czyli tutaj mamy alacrity heala, ja jestem na quicknessie. No i tutaj też mamy jednego quicknessa, więc musimy poszukać jeszcze alacrity heala jednego. Oho. Ale ścięło kilka osób. Trzeba tu uważać, tu w końcu mam glider, będę mógł poglajdować sobie. Tu tak samo, wystarczy, że jedna osoba dojdzie. Skrzynkę sobie podniosę. W sumie będę musiał zaupgrade'ować ten glider, żeby szybciej latać. Okej. I hop. Kolejna skrzynka, nawet nie wiem co z tego jest. W sumie nic ciekawego. Dobra, i wchodzimy na górę. Cyk, cyk. I tutaj mogę tak przelecieć. I tutaj tak. Mamy już beacon, ale... Oho, udało się wskoczyć. No to wchodzimy sobie na beacon. Mogę tak tutaj tak balansować. Dobra, teleport to beacon. Co tam jeszcze został? Tepajcie się. Można się tepnąć od razu na górę. O, mamy fooda. Są wszyscy? Dobra, ready check. No i lecimy. Bardzo fajne. A ja tutaj muszę kolejno zmienić speli, bo jestem nauczony do innej. Na swoim głównym koncie mam to inaczej poustawiane, już automatycznie klikam guziki. Dodge. Okay. Dwarfa tutaj nie wziąłem, mogłem wziąć zamiast Assassina.
tutaj co prawda nie ma zbyt dużo odpychania, to ogólnie ten bosik jest dość łatwy. Okej, okay, skrzynki bierzemy. Koniecznie. Ja też tutaj nie mogę sobie wybrać tego, co chcę levelować. To jest problem, bo nie chcę akurat tego levelować. Ale no nie mam Icebrood Sagi, więc nie mam wyboru za bardzo. Dobra, wychodzimy. Hop. I odpalamy kolejny Strike Machine, Franir może być. Na strajki też powinno nam zejść jakoś pół godziny mniej więcej. Od razu zamieniam na Dwarfa pod Stability. Franir of Jormek. On jest jakoś powiązany z tym golemem, którego biliśmy wcześniej, bo się w niego zamienia. Ember Golda wygrał. Redziczek? Okej. Okay. Tych kulek też nie mogę podnieść, bo nie mam masterki. A w sumie zacznę sobie od Dwarfa. Możemy mu pomóc z tym. Weź puść jeszcze raz tego Redziczaka, bo może mu się nie wyświetliło. O. Też trzeba uważać na te lodowe, które spadają. O stabiku trzeba pamiętać. Teraz sobie słapniemy, cyk. Ten boss dość często odpycha. Dobra, i dobijamy tutaj Sisibara. Odepchnęło nas. Trzeba uważać. Słabnie tutaj. Dobra, zaraz go jeszcze raz wyrzucę. Ok. I lecimy. Emberowi wysłałem Golda od razu. Achievementy wleciały, no trochę tego jest. Ale kloverów tutaj poleciało. Skrzynka. Okej. I tutaj żadnej nie mogę otworzyć, bo nie mam właśnie masterek. No ale to nie szkodzi. Wychodzimy.
Też powoli zaczyna mi brakować miejsca. Muszę to ogarnąć. Za Call of East? Co? A ja tutaj też banku nie mam odblokowanego. To troszkę słabo, ale spróbujemy to jakoś przysalwedżować. Może będzie ok. Z miejscem. Dobra, jak się wam tutaj nie pokaże ten pop-up, to ta informacja, żeby wejść, to można reloga zrobić szybko. I powinno się pojawić. Jak nie chce wam się wybierać ręcznie. No bo też można ręcznie zobaczyć, na przykład na kogoś najechać. Voice of the Fallen, Claw of the Fallen. Odejść, Strike Mission. O, no i klikamy i wchodzimy. To jest to samo. Dobra. Zaczniemy sobie od dwarfa, standardowo, żeby staba rozdać. No i tutaj jest bardzo ważne to, żeby one stały blisko siebie. No bo wtedy bijemy dwa na raz i jest dużo łatwiej po prostu. Dobra, rozdam jeszcze raz stability. Te miszki mają taką mechanikę, że jak jeden zginie, to drugi się wkurza. Więc najlepiej jest zrobić tak, że jednego się zbija na niski poziom zdrowia i się przeskakuje na kolejnego. Także bijemy teraz tego drugiego. O, nie mogę się ruszać, bo immobilize miałem. Okej. Okay. Ten ma 30, wszedł w Enrage'a. No i trzeba uważać tutaj na falę po czterech uderzeniach. To jest czwarte uderzenie. I będzie fala, to trzeba najlepiej za niego tak stoczować. To dość dużo bije. Dobra, no i kolejne jest zrobione. Tutaj za te pierwsze kile będę dostawał dość dużo materiałów. Głównie mi chodzi o te Mystic Clovery, bo tam chyba był jakiś achievement pod te Mystic Clovery. A tego nie mogę sobie kliknąć? No to dziwne. Dobra, wychodzimy. KP na tej postaci nie mam, nie. Nie robiłem jeszcze. To po co mi? Jakiś KP. Whisper of Jormak. Tutaj trzeba będzie uważać na łańcuchy, bo one bardzo mocno biją. Też wezmę tutaj stability. Przyda się. No ale ładnie lecimy. Na Boneskinnerze pewnie się kilka razy wywalimy. Bo Boneskinner będzie dość trudny, ale ja też na Boneskinnerze wezmę Projectile Destroya. Tam Wispy strzelają strasznie, jak się ich nie wybija. Dobra, no i wchodzimy. Wszyscy ready? Jeszcze są trzy osoby.
tutaj tak naprawdę ten stability chyba jest zbędny. Nie mam co go używać. O, tutaj trzeba się rozbiec. Okej. Zabijamy swojego klona, wychodzimy na górę. I bijemy dalej bossa. Tutaj się pojawiają te łańcuchy takie fioletowe, to trzeba na to uważać. Zresztą nie stójcie w hitboxie, bo to bardzo mocno bije w hitboxie. Wchodzimy. On też tak nieprzyjemnie podrzuca. Uważajcie na łańcuchy. Okej, stoimy w grinie, stoimy wszyscy w grinie, żeby nas nie pozabijało. Dobra, dobijamy CC, ja mam tutaj sznurek, no ale tymi spaszalakrzynkiniami oni też będą strzelać, ja tego nie mam, bo nie mam Living Story. Cześć Harpy, Ember wygrał. O, ktoś tam już w hitboxie stoi. Wyciągniesz ich? Chyba nie. Uważajcie, dobra, podchodzimy pod bossa. Ja mam ten sznurek. To też jakoś nie chodzi o to, żeby bardzo daleko stać, tylko żeby nikt w tym nie stał. Więc jakoś tak sobie stanę z boku. Okej. O, trzeba tutaj podrasać i to koniecznie. Na 25% znowu się sfazuje bossik. Uda nam się wskrzesić? Uda nam się. Dobra, dajemy stability tutaj koniecznie, bo on będzie odpychał. Wchodzimy i w zależności od tego, czy mamy wurma pod bossem, to te kuleczki będą wylatywały i trzeba uważać. Jak w te kulki się wejdzie, to one wybuchają. Też można glider odpalić. Odchodzimy. A zobaczę, czy blok na to działa. Nie, nie działa. 3% na bossie jeszcze mamy. Użyję staffa, żeby CC bara zbić. Nie podziałało na niego. O, dostałem Master Pointa. Fajnie. I też odblokowały mi się masterki. Ale mnie zmroziło. Czekajcie, muszę skrzynkę otworzyć. Masterki mi się odblokowały tutaj. To bardzo fajnie. Nie będę tego levelował, bo tego nie potrzebuję. Te manipulation mi się odblokowały. To są właśnie te rzeczy, które pozwolą mi otwierać te skrzynki. Więc na razie sobie to zostawię. Bo domyślam się, że ciężko mi będzie mastery punkty zdobywać. Jeśli nie mam właśnie Icebrood Sagi, więc na razie to zostawimy. I cały proces levelowania tego wygląda w taki sposób, że chcę na początku na tier pierwszy wylevelować wszystkie trzy z Icebrood Sagi, czyli ten Manipulation, Resilience, Valor i Vigilance. I później na drugi, później na trzeci wszystkie. Dobra, jest Bone Skinner. O, tutaj będzie coś, czuję, zabawa. Jest najtrudniejszy strike z tych łatwych, które robimy. Idziesz na GW1? No to idź. Miłej gry ci życzę.
Dobra, bierzemy sobie inventory. Czy ja tutaj mam wszystko kliknięte dobrze? Chyba tak. Na tym assassinie miałem sobie zmienić kolejność właśnie. Żeby tak było. I tak. Dobra, DPS nam wyszedł. Jest ktoś chętny na DPS-a, żeby wejść? Na Boneskinera? Jak nie ma, to odpalaj po prostu na LFG grupę na DPS, a szybko się znajdzie na Boneskinera. Jak masz 9 na 10 grupę, to DPS od razu wejdzie. Dobra. Is hard being healer... Healer Zako? Jaki healer Zako? Healer Zako? Musimy wychodzić z tych pól na ziemi, to jest bardzo ważne. Dobra, no i dobijamy tutaj CC bary. Pewnie się nie uda, ja nie mam special action key, ja za bardzo nie mam jak tego zbić. Oj, tutaj też się pojawiają te wispy, na to jest właśnie ta bańka, bo one strzelają w nas. I staramy się cały czas bić bossa. Jak nas wciąga, to też widać na ziemi, się wypełnia pole, to można przedodżować. Ja nie zdążyłem, bo to mnie po 7000 biło. Trochę dużo. Oho, kolejne pole, dobra. Dodge, wychodzimy z tego. Strasznie mocno mnie to bije. Dobra, leczyć się, leczyć się. Killa użyję, to chociaż trochę przeżyję. Ten heal jest bardzo fajny. Tak jak mówię, jak są takie sytuacje, że już ginę, to mogę go sobie kliknąć, nawet wejść w te kolce i mam full HP. Dobra, tutaj robimy dodge'a. Rozdamy buny. I trzeba bańkę wrzucić. O, uda się podleczyć? Chyba się uda. Dodge. Jak już leżą w tych kolcach, to jest mega ciężko. Dobra, na razie heala chyba nie muszę klikać. Teraz sobie kliknę, wejdę w te kolce też na szybko, żeby mieć full HP znowu. I dodge. Dobra, rzućmy bańkę.
Też stakowanie się jest właśnie bardzo ważne, bo dużo tych pól na ziemi później jest i nie ma gdzie stać obok bossa. Ja jakoś tam mega dużo nie leczę też. Ale zawsze coś. O, chyba tutaj nie wyrobimy. 2%? Dobijecie te 2%? 1%? No, powinno się udać dobić. Bijcie go po prostu. Jakoś weszło. Ekspa też fajnie wpada. Więc kilka dni to bez problemu sobie to wyleweluje. No i to jest generalnie taki dzienny content daily, który gdzieś tam będę chciał robić. Daily fraktale, daily strajki, tu pół godziny, tutaj pół godziny. DS-a? Ja chyba na DS-a nie wejdę. Ale za DS-a zbyt dużo chyba nie dostanę nawet. No, DS-a na razie sobie odpuszczę. Nie wiem, czy na DS-a wejdę, czy nie. Może i wejdę, ale jakoś nie mam ochoty dzisiaj na DS-a iść. Na Cold War'a chyba nie. Chcę sobie zobaczyć, jak tutaj wyglądają teraz szardy. Ile ja tych szardów w ogóle dostałem? 13. Trochę będę musiał to robić. 13 szardów tylko wpadło. Dobra, tego z chesta, czy ja chcę otwierać? Can be opened once a week, nawet nie mogę. Jakieś inne daily jest, nie? Chyba tam mówili, że właśnie Cold War jest na daily. Craft 10 items.